W poprzednim filmie przedstawiłem sposoby definiowania struktury wewnętrznej ścian. W tym filmie zajmiemy się zagadnieniami związanymi z wstawianiem ścian do modelu. Ściany, tak jak inne elementy budynku, powinny być przypisane do odpowiedniej kondygnacji i podzielone pomiędzy kondygnacjami. Jest to ogólna zasada, od której oczywiście mogą występować wyjątki. Podział elementów budynku na kondygnację zapewnia zgodność z procesem budowlanym. I możliwość generowania skoordynowanych z modelem zestawień ilościowych. Przykładowo, wstawiając ścianę na kondygnacji P1, podstawa ściany jest związana z tą kondygnacją. Górę ściany możemy natomiast powiązać z kondygnacją powyżej. Musimy również podjąć decyzję o odsunięciu dołu i góry ściany od poziomów powiązanych kondygnacji w celu zapewnienia odpowiednich połączeń budowlanych ze stropami lub innymi elementami budynku. Dopasowanie ściany do sąsiadujących stropów może być również wykonane automatycznie. To polecenie ułatwia i przyspiesza tworzenie prawidłowego modelu, ponieważ może być wykonane dla wielu ścian i słupów jednocześnie. Powiązanie wysokości ściany z poziomami kondygnacji zapewnia dopasowanie jej wysokości wraz ze zmianą wysokości kondygnacji. Aby wymodelować ścianę, definiujemy na początku jej strukturę. W tym przykładzie Wybierzemy strukturę warstwową ścian wewnętrznych. Wstawiając ścianę na rzucie, definiujemy jej linię odniesienia i podejmujemy decyzję, jak ściana będzie względem niej umieszczona. Ściana może być pozycjonowana względem linii odniesienia z uwzględnieniem rdzenia ściany lub całej jej szerokości. Menu edycja dostępne są również narzędzia umożliwiające zmianę linii odniesienia bez wpływu na położenie już wstawionej ściany. Ściany łączą się ze sobą wtedy, kiedy łączą się ich linie odniesienia. Aby tworzyć poprawne modele i zapewniać połączenia pomiędzy ścianami, należy podejmować decyzję co do położenia linii odniesienia w ścianach, które może różnić się w zależności od sytuacji. W połączeniach zastosowanie mają priorytety materiałów budowlanych omówione w poprzednim filmie. Dodawanie ścian do modelu może być wykonane przy pomocy różnych narzędzi: pojedynczego segmentu, łańcucha, prostokąta lub przy pomocy magicznej różdżki, która pozwala na śledzenie połączonych ciągów elementów liniowych lub obrysów. W połączeniu z różnymi możliwościami definiowania struktury wewnętrznej ścian Archicad dostarcza wielu narzędzi do ich modelowania i umożliwia skuteczne odzwierciedlenie planowanych rozwiązań budowlanych.